W jaki sposób możesz wycenić produkty, aby je z jednej strony sprzedać, a z drugiej strony zarobić? No właśnie, każda osoba, każda firma, która znajdzie odpowiedź na to pytanie, będzie pławiła się w wielkim, wielkim bogactwie. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt prosta, ale postarajmy się z nią zmierzyć. Zapraszam Cię na stronę adamgrzesik.pl/blog do mojego artykułu, który właśnie masz przed swoimi oczami, którym opisuję, staram się nadać jakieś ramy, wgląd w te elementy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby wiedzieć, jak wyceniać produkty, to zrozumienie tego, że marża i narzut to są dwie zupełnie inne rzeczy. To, co tutaj widzisz, to jest wzór na marżę, wzór na narzut. Jak nie trudno się domyślić, na samej górze mamy zysk i w jednym, i w drugim przypadku, czyli różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu produktów. Natomiast w przypadku marży dzielimy ten zysk przez cenę lub przez wartość sprzedaży danego asortymentu, danego produktu. Dzięki temu możemy odnieść procentowo, wiemy, ile nam zostanie z wartości sprzedaży. W przypadku narzutu dzielimy to przez nasze koszty, czyli przez cenę zakupu. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że najczęściej jest to dosyć duży błąd, który popełniają osoby, którym doradzam i które spotykam na swojej drodze, przedsiębiorcy. Mówią, używają słowa marża, natomiast tak naprawdę w definicji traktują to jako narzut. I to jest pewien duży problem, który sprawia, że często nie zarabiają. Dlatego musisz wiedzieć, o czym rozmawiasz. Moja sugestia jest taka, aby patrzeć przede wszystkim na marżę, czyli na to, ile ci zostanie. I teraz, jeżeli ustalasz ceny swojego asortymentu, swoich produktów handlowych, którymi handlujesz, to z jednej strony te ceny są podyktowane przez rynek. Jeżeli ja kupuję zwykły, najprostszy produkt, cukier, masło, mleko, to oczywiście, że cena będzie dla mnie ważna, no może jeszcze dodatkowo odległość od danego sklepu i być może jakiś program lojalnościowy, jeśli jeżdżę gdzieś i zbieram punkty. I w Twoim biznesie również będą produkty, które będą decydowały, o których będzie decydować rynek, czyli takie, na które rynek jest bardzo wrażliwy, ale cała sztuka marżowania polega na tym, aby tak zaprojektować pozostały proces sprzedaży, aby zagwarantować sobie odpowiednią marżę, która pozwoli Ci utrzymać cały biznes. Co mam na myśli? Już tłumaczę. Przełączmy się na slajd z kursu budżet firmowy i to, co tutaj widzisz, to nic innego jak zarządczy rachunek wyników. Twoja księgowa prawdopodobnie, znaczy jeśli masz jednoosobową działalność, to prowadzi ci książkę przychodów i rozchodów. W momencie, kiedy przejdziesz na spółkę, na przykład na spółkę ZO, zacznie ci prowadzić rachunek wyników, ale to, co tutaj widzisz, to jest rachunek wyników nie od księgowej, tylko od zarządu, tak zwany zarządczy rachunek wyników. Patrzymy tutaj, popatrzmy sobie na dół Twojego całego biznesu. Chcemy dojść do zysku brutto, czyli dobrze byłoby, gdyby Twoja firma tak była skonstruowana, że na końcu zostanie im więcej, tym lepiej tego zysku brutto. Ale kiedy chcesz policzyć marżę, to najpierw musisz wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, zacząłbym liczyć w Twojej firmie, idąc od samego dołu, ile kosztują Cię pieniądze. Jeśli Ty włożyłeś pieniądze do firmy, to być może włożyłeś je na przykład na 3%. Jeśli pożyczyłeś 100, 200, 300 tysięcy złotych z banku, na przykład na towar, którym handlujesz, to pewnie pożyczyłeś to na 6, 7, 8%, a być może poszedłeś po lichwę i zapłaciłeś więcej niż 10%. Więc pierwsza rzecz, którą powinieneś sobie policzyć, to ile kosztuje Cię kapitał włożony w Twój biznes, w Twoje towary, w Twój magazyn, w Twój majątek, czyli ile płacisz, ile masz odsetek w skali miesiąca i roku ponosisz na swoją firmę. Idźmy dalej. Powyżej mamy sprzęt i inwestycje, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ile dzisiaj płacisz, ile wynosi amortyzacja. Ale tak naprawdę policz sobie, ile płacisz rat leasingowych, ile musiałeś włożyć kapitału kiedyś w firmę. Załóżmy, że włożyłeś w nią 200 tysięcy złotych i chciałbyś, aby to do ciebie wróciło po 10 latach, więc będzie to 20 tysięcy złotych rocznie. Więc do tego trzeba doliczyć nakłady inwestycyjne. Idźmy dalej. Mamy powyżej koszty stałe, więc trzeba sobie policzyć, jakie masz koszty miesięczne stałe prowadzenia działalności. Czynsze, telefony, internet, oprogramowanie, cały zestaw, wachlarz wszystkich wynagrodzeń, ile płacisz za środki transportu, ile płacisz za obsługę księgową, kadrową, za szkolenia itd., itd. I teraz, kiedy poznasz, a przede wszystkim, kiedy obliczysz wszystkie koszty, które tak czy inaczej musisz ponieść. Moja sugestia jest, abyś policzył to
w ujęciu rocznym, przynajmniej tak Ci proponuję, w swojej firmie, to dopiero wtedy będziesz wiedzieć, ile Twój biznes musi wyprodukować marży, bo tak naprawdę to z marży, czyli z tej marży CM będzie żyła Twoja firma. A więc kalkulację cen powinniśmy zacząć od dołu i dopiero następnie popatrzeć na to, ile mniej więcej i na jakiej marży klienci są w stanie kupić od Ciebie Twojego asortymentu. Przejrzyj sobie aktualną sytuację rynkową, przejrzyj sobie kontrahentów. Będą kontrahenci, będą produkty, na których nie będziesz zarabiać zbyt dużo procent, to może być kilka procent. Następnie popatrz sobie i zastanów się, ile musiałbyś jeszcze dosprzedać. A więc kluczową odpowiedzią na to, jak ustalać ceny, jest to, abyś wiedział, ile Twój biznes musi wyprodukować marży, abyś wyszedł na zero, plus ewentualnie dodaj sobie do tego zyski w ujęciu rocznym, a następnie podziel to na miesiące. Kiedy poznasz marżę w totalu, w całości, dopiero wtedy zacznij ją rozdrabniać na mniejsze kategorie asortymentowe, na poszczególne produkty. Popatrz również, jak wygląda Twoje otoczenie biznesowe, jak wyglądają Twoi kontrahenci i zadaj sobie pytanie, być może jeśli masz historyczne dane, do tej pory na jakiej marży pracowałeś i czy jesteś nadal procentowo, razy oczywiście obrót, tą marżę utrzymać. Bez tych dwóch informacji bardzo trudno Ci będzie skalkulować policzyć sobie te wszystkie marże. Ja może dodam, tutaj mamy oczywiście w artykule tematy związane z odsetkami, ale o co chodzi? Moja rekomendacja osobista jest następująca. Jeżeli handlujesz produktami, czyli kupujesz i sprzedajesz te produkty, to umów się ze mną albo na konsultację, albo skorzystaj z kursu Budżet firmowy. Budżet znajdziesz na mojej stronie w praktycznych szkoleniach, a budżet w wersji online'owej znajdziesz na platformie vod.adamgrzesik.pl i tam możesz skorzystać z budżetu firmowego. Tak czy tak, bardzo Ci rekomenduję to, abyś najpierw wykonał sobie swoją tabelę, abyś policzył te marże, abyś sprawdził, ile dzisiaj jesteś w stanie spokojnie marży wyprodukować, ale najważniejszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, to, ile tej marży muszą Ci przynieść Twoje produkty. Dopiero wtedy będziesz mogła zacząć kalkulować pojedyncze ceny, bo nie ma nic w tym złego, jeśli robisz genialne promocje i sprzedajesz jakieś produkty po kosztach, czyli na 1% albo zerowej marży, pod warunkiem, że cały koszyk zakupowy Twojego kontrahenta będzie tak skonstruowany, że nie tylko go pozyskasz, ale jeszcze na nim będziesz w stanie zarobić. A więc troszeczkę może zawilę od tyłu. Chciałbym Ci wytłumaczyć, że w firmach szczególnie handlowych powinieneś prowadzić budżet dlatego, ponieważ na wszystkie pieniądze musisz zarobić. Przykład. Jeżeli Twoja marża wynosi powiedzmy 20%, czyli z całej sprzedaży zarabiasz tylko i wyłącznie 20%, sprzedaż za złotówkę zarobisz 20 groszy, to zwróć uwagę, że na każdą jedną złotówkę zwiększonych kosztów stałych, inwestycji, kosztów kapitału, musisz dosprzedać dodatkowo ile? No właśnie, 5 złotych. Dlatego to od znajomości podstawowych kosztów i tego, jak się zarządza firmą, należy wyjść wtedy, kiedy obliczamy sobie marżę, a z marży będziesz sobie w stanie obliczyć cenę. Trzymam za Ciebie kciuki. Pamiętaj, że w biznesie matematyka musi być po Twojej stronie. Wszystkiego zyskownego.